Ruszyła kwalifikacja wojskowa w całej Polsce. Od dziś do końca kwietnia mężczyźni urodzeni w 1997 roku będą wzywani przed oblicze komisji lekarskich. W Suwałkach wszystko odbywa się w szpitalu. Medycy sprawdzają stan zdrowia wezwanych 19-latków i orzekają przydatność do służby wojskowej. Na czele komisji zasiada dr Józef Wołyniec. Jak mówi, młodzi suwalczanie nadają się na żołnierzy, ale ich stan zdrowia nie jest najlepszy. Trafiają się wady wzroku, postawy i otyłość. Problemem bywają też tatuaże. Zasada jest taka, że lepiej na kwalifikacji wypada młodzież ze wsi. Generalnie spotykamy się z wadami wzroku, wadami postawy, otyłością. Zdarza się nawet młodych ludzi cukrzyca. No trochę jestem zaskoczony, że dużo osób jest wytatuowanych, którzy mieli już kontakt z organami ścigania. No to tak pokrótce. No, generalnie można powiedzieć, że młodzież wiejska jest o wiele zdrowsza niż miejska. Dobry stan zdrowia to pierwsza furtka do służby w wojsku lub formacjach mundurowych. Od lat w Polsce nie ma przymusowego poboru do armii. Zgłaszają się ochotnicy. Major Jarosław Kowalewski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach zapewnia, że to dobry wybór. Dzisiaj badamy, dzisiaj przeznaczamy, wydajemy wojskowy dokument osobisty i na tym to spotkanie, nazwijmy to pierwsze takie dorosłe spotkanie z wojskiem, się kończy tych młodych ludzi. Natomiast oczywiście zachęcamy ich, proponujemy im różne ochotnicze formy służby wojskowej. A to studia w wojsku, a to służbę przygotowawczą, następnie w Narodowych Siłach Rezerwowych i kolejne zawodową służbę wojskową. Cały czas trwa nabór do jednostek wojskowych, nawet tutaj pobliskich, Gołdap, jednostka w Gołdapie, jednostka w Białymstoku. Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów. Obecny na otwarciu kwalifikacji w Suwałkach Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, liczy, że w niedalekiej przyszłości również miejscowy garnizon będzie potrzebował młodych ludzi. Zgodnie z zapowiedziami Suwalski Dywizjon ma być modernizowany i wzbogacany o nowoczesny sprzęt wojskowy. Liczymy na to, że tutaj te zmiany, które czekają polską armię, będą również przynosiły dobre informacje, wieści, co chodzi o naszą jednostkę wojskową, Suwalski Garnizon. Liczymy na to, że tego wojska będzie w Suwałkach więcej, bo mamy w tej chwili tylko dywizjon, że to wojsko będzie dysponowało lepszym, bardziej nowoczesnym uzbrojeniem w ramach właśnie procesu modernizacji polskiej armii.